Witam serdecznie nielicznych tam jeszcze kibiców, ale myślę, że w miarę rozgrywania się spotkania będą do nas docierać. Troszeczkę nietypowy zawsze ten poniedziałek, wiadomo, poniedzieli po imprezach. Niemniej serdecznie witamy gości, zespół Gminne Centrum Kultury i Rekreacji z Konopisk oraz gospodarze Goki z Panki. Stawką dwóch meczów, które zagrają pomiędzy sobą te drużyny, będzie trzecie miejsce w koszykarskiej lidze okręgowej. Drużyna Gopisu w półfinale uległa Mustafowi Częstochowa 2-0, a zespół z Konopisk również w stosunku 0-2 uległ Butarkowi Czarny Las. Serdecznie również witam dzisiejszych sędziów spotkania: Jakub Cieśliczka, sędzia główny, sędzia pomocy Ogrodniczek Ropek, a tutaj przy sekretariacie pani Katarzyna Hepner. Serdecznie witamy sędziów. Ja jeszcze raz również chciałbym powitać obydwie drużyny. Za chwileczkę przedstawię, w jakich piątkach obydwie drużyny się zaprezentują. Pierwszy dosłownie minutach spotkania. Już mamy drużyna gości, wyjdzie w zestawieniu. Poczyna Piotr Piątko, Bętkowski Konrad kapitan z siódemką, Kokot Jarosław 19, Braszewski nawet 27 i Barek Paweł numer 34. Gospodarze: Patryk Gawroński, Michał Saran, Marcin Sawicki, Kamil Praski oraz Rafał Nowak. Jeszcze raz również serdecznie witam wójta gminy pana Bogdana Praskiego na spotkaniu, kibic koszykówki i Marcin Sawicki. Pierwsze punkty dla gospodarzy, 2-0. Wyrównał na 2-2 Dawid Raszewski. Ja tylko przypomnę, że jako pierwsza właśnie rozgrywka klasy okręgowej tutaj w Pankach właśnie drużyna z Konopisk pokonała miejscowy Konopisk, a przed chwilą na 4-2 podwyższył Marcin Sawicki, zdobywając 4 punkt. Skuteczna dobitka z numerem 19 Jarosława Kotota. Ja przypomnę, że trenerem drużyny gości jest pan Rafał Motyl, a gającym trenerem drużyny gospodarzy Michał Sara, gający z numerem 4. Pojedynek o miejsce trzecie. Gospodarzy.
odpowiedź zawodnika z numerem 7, a jest to Konrad Pętkowski. Trzecia minuta spotkania, Patryk Gawroński i na razie mamy bez rzutu wolny. To się rzadko za koszykówce. Z numerem 19 wyrównuje Jarosław Kopal. Jest to jego czwarte punkt w dzisiejszym spotkaniu. Mamy przewinienie w drużynie. I będą rzuty osobiste. Rafał Nowak faulowany przy akcji na kosz. Patryka Gawrońskiego. Faulował Marcin Sawicki. A pierwszy czas poprosił trener drużyny gości Rafał Motyl. Ja kończę rozpoczętą myśl. W pojedynku o miejsce trzecie jest to był mecz. W przypadku, gdy obydwa zespoły zanotują po jednej wygranej, wtedy również podsumowuje się różnicę koszami, jeżeli ona była równa. Oczywiście w drugim pojedynku w Konopiskach następuje dogrywka. Zwycięzca tego meczu zajmie trzecie miejsce w lidze okręgowej. Jeżeli Państwo chcą obejrzeć pierwsze spotkanie finałowe, odbędzie się na najbliższą środę 28 maja o godzinie 19:30 na hali Polonii w Częstochowie. Przypomnę, Mustaw Częstochowa, Bud Art, Czarny Las. Najbliższy na piłkę Jarosław Kogo. Najskuteczniejszy w drużynie gości, 6 punkt. Za 3 bezbłędnie Patryk Gawroński. Był w tej chwili Patryk Gawroński. Skutecznie Kamil Blaski. 13 punkt dla Gawroński. Jarosław Kroko wykorzystuje swoją wysoką wzrost podkoszowy. Piąta minuta, pierwszy czwarty. Faulowany Michał Saran. Dwa rzuty osobiste. Na liczbę osobistej biorący tyle Michał Sara.
najpierw dzisiaj zawodnicy. Na razie nie umiem się strzelić życiem osobistych. I będą kolejne rzuty osobiste Rafała Nowaka. I mamy pierwszą zmianę. Pożyna Piotra w pierwszym pojawia się na parkiecie, a schodzi najlepszy lepciarz strzelec drużyny z Konopic 8 punktów i Jarosław Kotot. Jest celny rzut osobisty Rafała Nowaka. I również drugi. 15-12, a mamy jeszcze 6 minutę i 20 sekundę pierwszej kwarty. Za 3 skutecznie Paweł Balik. 15-15. Skuteczni Paweł Panik. A koszykarski sad Michał Saran. Przypomnę również podpora drugoligowej Częstochowskiej Politechniki. Widzimy, że koszykówka to również twarda walka o pozycję rzutową. I mamy zmianę w drużynie. Schodzi Paweł Baron, a na boisku po raz pierwszy pojawia się Wojciech Kasztelan z numerem 33. Dawid Raszewski, celny rzutu wolnego. Przed chwilą 2 punkty prowadzą regula boisku Wojciech Kasztelana. 20-17 dla drużyny z Konopic. I również po raz pierwszy na boisku witamy z numerem 15 Marcina Stawiarza w drużynie z Konopic. Stawiarza. Konrad Dętkowski. Jednak sędziowie po konsultacji stwierdzili, że będzie dwa rzuty osobiste, dwa rzuty wolne wykonywał Rafał Nowak.
a w międzyczasie na boisku pojawił się z numerem 21 Dariusz Bendek i z numerem 77 Tomasz Kosi, oczywiście wyżej gospodarzy. 19 do 22.
Paweł Bary teraz poczuł bardzo dobrze. Wygląd warto 29-23. Będą przemiany techniczne, ta Bartomija Sarana. Rzutę wolno będzie wykonywał Dawid Barik, pierwszy celny. A na boisku w miejsce Bartomija Sarana pojawił się Marcin Sawicki. Sawickiego i dodatkowy rzut wolny. Będzie zmiana.
Artura Gętkowski objawia się Piotr Pociecha. Sara 35-44.
przypominamy zakończenie drugiej kwarty przy piłce duży mastolopis. Zdobywa kolejne dwa punkty. I o czas poprosił trener drużyny gości, a na linii rzutów osobistych będzie Michał Sara. 46-35 dla koszykarskiej drużyny Skoropis. Na niecałe 3,5 minuty przed zakończeniem drugiej kwarty. Punkt dla
dla drużyny Skonopisk. 51-44. Półtorej minuty. Patryk Jabłoński, 46-51. Go!
rzuty wolne Michał Saran. I mamy 50 do 57. Thank you.
piąta minuta trzeciej kwarty. Minuta zakończenia kwarty, 67-67.
45 sekund. Podwójna zmiana na dosłownie 30 sekundy przed zakończeniem. Podwójna zmiana do żywej gości, a na linii rzutowolnej Patryk Gawroński. Yeah.
Przewodniczący Michała Sarana. Balik do rzutów wolnych. Poświęcenie Dariusza Dawka się opłaciło. Znakomicie wejście. Gabryńskiego 71-73. Przybił ze duży na Skonopis. Dawid Laszewski schodzi, wchodzi Piotr Pociecha. Szat 3, celnik za 2, za 2 jednak sędziego Czapin. Marcin Sawicki 73-75. Zakończenia spotkania 73-75. Yeah.
schodzi Konrad Bębkowski, Piotr Poczlazny, numer 5 się pojawia na boisku, w drużynie oczywiście gości, a na prawicy limit 75 do 75. Spotkania. A my pożegnaliśmy za piąte przemianę, więc zobaczymy już Pawła Kliga z numerem 34. Dwutrudny cel na równanie 77 do 75. Thank you.
o czas poprosiła drużyna gospodarzy przy wyniku 86-77. Przypominam, 3 minuty i 15 sekund do zakończenia spotkania.
i mamy 92 punkt. Pętkowski będzie wykonywał rzuty wolne. Osiemdziesiąty punkt drużyny Skomotnic. Najwyższe prowadzenie drużyny gospodarzy w dzisiejszym spotkaniu. 50 sekund do jego zakończenia. Trzydzieści pięć. 30 sekund i z boku drużyna Skonopic. Pół minuty do zakończenia spotkania. Dwadzieścia pięć. 15. 10. 7. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Proszę Państwa, Gokis Banki wycofało do Gokiska 94-80 w pierwszym dwumeczu o trzecie miejsce w lidze okręgowej. Co najważniejsze, koszykarze mimo zaciętej podkoszowej wojskowej walki podziękowali sobie za mecz, rewanż. Konopiska, przypomnę, zwycięzca tego dwumeczu wywalczy miejsce trzecie. Ja dziękuję również kibicom, zawodnikom, jak również sędziom. Przypomnę, pan Jakub Cieśliczka, pan Robert Ogrodniczyk oraz pani Katarzyna Hetner. Również pierwsze spotkanie finałowe pomiędzy UKS-em Ustaw Częstochowa a podmiotem Szalny Las odbędzie się w najbliższą środę 28 maja o godzinie 19:30 w częstochowskiej hali Polonia.